Ostatnio znowu YouTube chwaliłem, że wszystko śmiga, a zalepił z powiadomieniami, jak live'a miałem, no ale bywa. No, z samej załogi, bez ekwipmentu mam już 289 metrów kamo, nie? No jest dobrze, no musi być dobrze. Dobra, to mamy. Czemu jeszcze live'a nie pokazuje? 230, żebyśmy tutaj wzięli jakieś porównanie. Tadam, tadam, tadam. 230. Zobaczmy Vanguarda. Vanguard bez załogi ma 240. No ja na Załogą. obiekcie 416 mam wartość kamo 196. Na tyle udało mi No się tak. zbić. No tak, tylko że tutaj pamiętaj, że jeszcze 221. No, no to jest ala Vanguard Camo, tak? Że to jest jeszcze ta duża różnica, że ten Panzer Jäger jest malutki, No. a patelnia jest dość duża. To też prawda. Dobra, tu już prawie poustawiałem. O, witam pierwszych widzów. Cześć panowie. Zaraz zobaczymy, kto Więc jest. oczywiście on niewiele przeszedł tych zmian, bądźmy szczerzy, jak chodzi o ten, o przejście z supertestu tutaj, i to jest dla mnie bardzo niefajna sytuacja, tak będąc szczerym. No zaraz o nim pogadamy. Dobra, to jeszcze Tak, to. kamo kosztuje 3000, nie? Więc najtaniej jak wychodzi to jest 3000. 13 tysięcy, więc okej. Okay. Cena robi swoje, jest dość drogi. Ale to nie jest na tyle drogi, żeby zatrzymać ludzi. Zwłaszcza, że ludzie ostatnimi czasy, może nie jakoś wybitnie, ale mają więcej golda niż mieli. Okej, okay, przy wszystkim co mam dostępne, mam 212 kamo. No Tyle, to ile wyciągnę. bardzo No, dobra no, wartość. to jest jedna z najlepszych wartości, bądźmy szczerzy. Więc, kurde, no. Szczerze, niezbyt. No to jest czołg, który będzie trochę mieszał w mecie, tak? Bądźmy szczerzy. Tak jak wcześniej mówiłem, też tutaj nie skończyłem jeszcze o tym kompie, który jest w ogóle sam w sobie taką premium fiestą. To wyobraź sobie, że jest kolejny czołg premium, który pasuje bardzo mocno pod rozgrywki kompetytywne, bo jest dość szybki, może rotować i tak dalej, i tak dalej. I przez swoją szybkość on będzie na przykład bardzo mocno blokował wszelkiego typu przejazdy, więc ósemki staną się, jako chodzi o tu rozgrywki turniejowe, jeszcze bardziej zależne, że tak powiem, od tego, jakie kto ma premki, nie? Bo na ten moment z czołgów chyba drzewkowych tam jako tako trzyma się, wiesz, walecznie te 32. I to też, wiesz, na zasadzie weźmy tą gorszą armatę, która ma trochę lepszy DPM i załadujmy go full goldem, więc to nie jest najlepszy wybór w mojej ocenie. No, nie jest to najlepszy czołg, jak chodzi o wrzucenie. Ja nie wiem, jak on się sprawuje na samym CW, bo tam mi absolutnie nie leżał. Ale tam mi nie leżał, no bo jedną z jego największych zalet jest przede wszystkim camo, gdzie to camo na CW jest takie, wiesz, mech. Powiedzmy, przydatne w bardzo, bardzo niewielu sytuacjach. A tutaj można całą grę oprzeć na camo na WW2, nie? Dobra, witam kolejnych widzów. Jest 17.03. No to co? To zaczynamy powoli. 17.03. Witam wszystkich na kolejnym odcinku Q&A. Witam cię, Random. No i dzisiaj będziemy Cześć, cześć sobie wszystkim. rozmawiać między innymi o nowym, starym czołgu premium Panzerjäger NM116. Witam cię, Damian. Cześć, Menelaus. Witaj, Danielu. Cześć, Campo. Hej, Winter. Cześć, Mospan. Witaj, Picol. Picol, wysyłam do ciebie wiadomość na PSN-ie. Rzuć okiem w wolnej chwili. Muszę z tobą jeden temat omówić. Zobaczymy sobie tradycyjnie przegląd nowości. Zaczęliśmy akurat rozmowę tak trochę przed live'em i na samym Jak początku zawsze o zresztą. nowej premce, tak? Musiałem sobie ponarzekać na początku.
I trochę będzie o niej do powiedzenia. To jest, dlaczego mówię nowy stary czołg? Nowy stary, dlatego że już był jako nagroda za któryś z poprzednich sezonów na Cold To War znaczy, i. tak, używam tak naprawdę modelu NM116, który jest, to jest pierwszy erowy bodajże czołg Tak, tak, na tak. CW, który był już nagrodą, który w mojej ocenie na CW jest bardzo średni. Nie wiem, jak tutaj oceni go Kwiatos, bo tu on ma więcej doświadczenia, ale to, że na CW jest on średni, wynika z faktu, że wykorzystanie jego, jeden z największych zalet, który jest Kamo, jest po prostu bardzo trudne, bądź w wielu przypadkach nawet niemożliwe. A dla WW2 Kamo się liczy i przez inny system spotowania on tutaj w mojej ocenie wyrośnie na jeden z topowych czołgów, jak nie na najlepszy z najlepszych. Więc wiesz. Jeżeli chodzi o tą maszynkę na CW, to jest to dobry czołg. Nie można nic mu zarzucić. Dobra zarabiarka, ma dobrą penetrację. Pociski owszem trochę wolne, ale ja po prostu go nie lubię. Mam taką kategorię maszyn, których po prostu nie lubię nimi No grać. właśnie, ja nie wiem, jak go ocenić, bo on mi bardzo, bardzo nie leży na CW. Znaczy, mi tam wiele czołgów nie leży, bądźmy szczerzy. Tak jak też widuję ilość i w grach, to nie ma ich wcale tak dużo, więc tutaj jest druga sprawa. Community też może on nie do końca leży. No ale wiesz, no teoretycznie ma wiele takich rzeczy, zalet, które mogłyby go czynić dobrym. Ja bym, że to działo tam jest takie sobie, w mojej ocenie. Pociski wolno latają, ta penetracja jest taka sobie, plus ta zwiększona, czyli tutaj pociski premium są bardziej oparte na hitach, które tam są tak sobie skuteczne i tak dalej, i tak dalej. Ale no, przenosząc prawie jeden do jednego ten czołg na WW2, wrzucamy go w nowe realia i wrzucamy go w realia, w których kamo się liczy, prędkość pocisku nie jest tak wybitnie istotna. Więc tutaj będzie dużo, dużo, że tak powiem, lepiej. Panowie, ja nie mówię, że on jest zły. Ja wiem, że grać jak lightem. Kowal też często właśnie nim gra jak Znaczy, no lightem, ale ja właśnie, go nie lubię po prostu. Nie pasuje mi i. ja widziałem na CW ludzi, którzy grają tym jak lightem i zwykle padają łupem jakichś tam czołgów typu Bulldogi albo BMP, które je koszą na jeden magazynek, bo to nie ma żadnego pancerza, nie? No tak, akurat z tamtymi to nie wygrają w starcie 1 na 1, ale jak dorwie taką No właśnie, więc. M103A1 na przykład, czy tą WZ-tę chińską, No to już dobrze, ale może wiesz, poszaleć. WZ-tę chińską dopadnie ten banda wpienionych sześciolatków i ją rozwali, więc No to tutaj no, też prawda. to nie jest najlepsze porównanie, nie? No ale okej, ale wiesz o co mi chodzi, że tutaj No tak, jest duża konkurencja. dlatego mi jest go bardzo ciężko ocenić. Nie widuję go wystarczająco często, nie gram wystarczająco często CW, dlatego jest mi bardzo ciężko go ocenić w realiach CW. Jednak patrząc na same statystyki, już nawet z samych statystyk, patrząc na niego na WW2, to już jest całkowicie inna bajka, tak? To jest ta sama sytuacja, co O, mieliśmy i obiekta 120 i Tarana. 3-400 DPM-u ma po wsadzeniu załogi i equipmentu i tak dalej, tak? No ja na razie właśnie porównuję te czyste statystyki bez wrzucenia jeszcze ani załoganta i modułów. Witam kolejnych widzów, cześć panowie. Zobaczymy sobie, jak mu tutaj wrzucę wyposażenie. Co mu dać? Ja mu dam chyba dosyłacz, wentę i optykę. Ja mam dosyłacz świata Lorneta, ze względu na to, że boostujemy takie, wiesz, Pod kamą. pod kamo jak najbardziej, bo to jest jego bardzo dobra statystyka, żebyście zrozumieli, przy bardzo podobnych ustawieniach, jak chodzi o załogę, znaczy podobnych, identycznych, jak chodzi o załogę i zestaw wyposażenia, to Pansjager ma lepsze kamo stojące w miejscu niż Vanguard. Patrzę, kogo by tutaj wrzucić. Nie ma jakichś wybitnych załogantów. No, wrzuć sobie na przykład, jak masz załogę z Lighta amerykańskiego, bo ona będzie bardzo podobna. O ile masz taką, wiesz, w pełni, nie? Nie, 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 Przeszkoloną. nie, takiej nie mam, ale wezmę chyba inaczej to rozwiążę. Dam na razie ze trójki, tu nie jest jakaś wybitna, ale dobra, pięć perków wystarczy. Dam mu optykę. Dam mu siatkę i spróbuję z wentą. Dobra. Maskowanie mam 245, ale go jeszcze pomalujemy.
Ile to cudo kosztuje drogie jest jumper? Zaraz właśnie przejdziemy Właśnie, do i tutaj cen. problemem, jedynym tak naprawdę limitującym czynnikiem, dlaczego nie będzie tego wysypu na w meczach, no jest to, że jednak kosztuje powyżej 10 tysięcy za sam czołg. Do tego, jeżeli ktoś chciałby mieć tą skórkę, tak, to skórka kosztuje kolejne 3 tysiące, więc czołg plus skórka to jest 13 900, 14 tysięcy prawie. No jest to duża cena, zwłaszcza, że chociaż ostatnimi czasy znów widzimy tendencję zwyżkową, że czołgi, cen czołgów rosną ciut do góry. Rosną ciut do góry, więc chyba trzeba się powoli przyzwyczaić do cen oscylujących około 10 tysięcy, bo powiedzmy 2-3 miesiące temu, jak czołgi raczej oscylowały wokół 8 tysięcy, a nie ty robot, to już kolejny czołg, który kosztuje tak, bo nam około podbijają 10 tysięcy. Tymi paczkami, głównie w ten sposób. I pytanie, no dobra. No nie, no tutaj masz gołą paczkę, nie? Tu jest goły czołg kosztujący 10 900. Tak, tak, ale tak jak mieliśmy też w przypadku Kalibana, jeszcze chyba jest dostępny, a nie, podstawa 13 300, tylko tam mieliśmy jeszcze skórką 3D podbili. A tutaj mamy bez niczego, tak, tylko miejsce garażowe. Nie dali nam nawet takiego wariantu, tylko Tak, samą tą skórką. Tak, no skórka można kupić z zakładki Wygląd w tym. No masz Kaliban, kosztuje ile? 13 360. No ja tutaj 10 300, bo widzę. Trzeba odjąć skina, tak? 10 300 tak. Za bazowego Kalibana. Czyli mamy już zmianę, że tak powiem, cen czołgów na okolicy 10. No drożyzna idzie, inflacja i te sprawy, ale już no, bez przesady. Tak, ale no bądźmy szczerzy, że też trzeba wziąć pod uwagę, że ta zmiana ceny wynika z tego, że jednak gracze mają ciut więcej golda samego z siebie po prostu na kontach. Mhm. To nie jest tak, że jeszcze jak było kilka lat temu, że każdy gdzieś tam miał zawsze może 200-300 golda, tyle co na wymiany sprzętu było potrzebne, taka żelazna rezerwa. Teraz bardzo często ludzie mają takie leżące odłogi po 10-12 bezproblemowo, więc no to jest, stąd też wzięła się większa cena, mhm. Że Wargaming chce chyba trochę zdrainować skąd ilości golda, więc podwyżki cen są wynikają z tego. No dobra, to jak zaczęliśmy od tego Panzerjägera, to wypadałoby, to zrobimy tak, pogadamy o nim, zagramy nim ze dwie bitwy i później przejdziemy do reszty materiału. Bo i tak, na dobrą sprawę, oprócz niego to co jeszcze mamy? Tam operacje mamy operację na Skorpiona, nie na Skorpiona G, tylko na zwykłego Skorpiona niemieckiego. Podejrzewam, 100 tysięcy expa trzeba zdobyć, więc 130 jakoś tak, ale to muszę spojrzeć dokładnie, ale powyżej jest na pewno. Więc to też nic trudnego tak naprawdę. I z takich wartych wymienienia operacji to jest tak naprawdę wszystko. W sklepie prawie nic nie ma nowego, oprócz nowego czołgu, więc... Więc sobie najpierw nim polecimy, zobaczymy jak on się spisuje w walce. Już ci wyślę zaraz zaproszenie, bo jestem ciekaw. Nie podoba mi się bardzo ta moda na przerzucanie czołgów z CW na WW2 i z WW2 na CW, że dostajemy tą samą maszynę, tylko tam zmienione parametry Ale i wiesz, tak dalej. To też trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. To jest to, co rozmawialiśmy ostatnio albo dwa odcinki temu na temat CW i jego bardzo limitowanych możliwości. I tak naprawdę no tak, większość tak. czołgów, powiedzmy do tutaj może T-72 do lat 70. spokojnie by się dała wcisnąć na WW2, mhm. I nikomu by się krzywda nie działa. Byłyby to może czołgi ciut lepsze, ale to jest zawsze kwestia statystyk. Ale czasowo by się zgadzał. I tu jest problem, że istnieje między WW2 a CW taki wspólny okres, mhm. Jak chodzi o czasówkę. No i stąd jest ta możliwość, nazwijmy to, bycia leniwym przez Wargaming, czyli przerzucanie czołgów między jedną a drugą. Ale może być na przykład sytuacja, że jak mamy Chieftaina, powiedzmy tam MK11, z CW, można by go przerzucić jako czołg specjalny 10 tieru na WW2. Nie do końca, bo z tego co kojarzę, to MK10 służył jeszcze w Jugosławii. Mhm. Był wykorzystywany, więc ten okres czasowy na CW też jest bardzo mocno pomieszany. Dużo osób będzie porównywało ten czołg do Hellcata, albo tak jak tutaj powiedziałem, T-67 z 5 tieru. Mamy dokładnie, to jest
dokładnie tego samego typu czołg, oprócz tego, że tutaj się wieża obraca. Mhm. W tamtych czołgach wieża ma duży problem z obrotami. Witam kolejnych widzów. Jest random pytanie do ciebie. Czy dostanę zwrot Golda, jeśli kupię czołg miesiąca? Minutemen teraz jest czołgiem miesiąca i ma go Darek w garażu. I kupi go, to on jest czołg miesiąca, on jest za gotówkę. Tak. I czy dostanie za niego zwrot? Nie, dostanie srebro. Dostanie srebro. Aha, czyli srebro wpadnie, dobra. Na razie tak jak jeżdżę nim, to dokładnie takie samo doświadczenie, jakbym grał tą 116 na Cold War. Więc jeździ, odczucia z jazdy są takie same. No, ma taką czasami tutaj, jak grasz w ten sposób, ma takie wrażenie, że jest ciut mułowaty. Mhm. Jak chodzi zwłaszcza o rozpędzanie się i tak dalej. Ale no, nadal 6 km na godzinę to jest bardzo dużo jak na niszczyciel. To nie jest czołg, który jest wolny. Mam problem, bo nie mogę się zbytnio ruszyć, bo Arta mi nie chce dać żyć. Cały czas mnie Arta celuje. No, ale mogłem zrobić sobie przynajmniej wstępnego spota. Burą wyświeciłem. Dobra. No, zobacz, jaki też masz zasięg widzenia, nie? To jest takie... No, bura mnie nie wykryła, ja ją spotnąłem bez problemu większego. No, bo tak będzie. I to też nie mam jeszcze załogi zrobione jakoś, wiesz, mega rewelacyjnie, tylko wrzuciłem taką, żeby ją trochę potestować. Wiesz co, niezły ma. Randomowi udało się zbić na ile? Na 212 tekamo? Na 212. No, dostałem od burata. Okej. Okay. Mógłbym nie strzelać. To ja też mógłbym nie strzelać właśnie. Teraz ten equalizer pewnie na magazynku. No właśnie. No niestety, to też jest tak, że arciarze mają jakiś taki pewien kompleks bardzo często i strzelają do nowych czołgów. Tak, żeby mieć odhaczony. No. Dużo czołgów unikam, bardzo dużo. Na tym tutaj K5-6. Mhm. No ale widzę, że nawet nasza drużyna i my też w sumie nie jesteśmy jakoś lepsi w tej kwestii. Barbura, zimno, cholera. Po strzale ma dużą utratę kamo, bądźmy szczerzy. Tak. O, Borat. Grillujemy. Robię to. Ja podchodzę bardzo niechętnie do tego czołgu. No nie lubię go, po prostu nie lubię go z CW i nie jest to maszyna, po którą bym sięgnął tak, że wow, biorę, gram, sprawia mi to niesamowitą frajdę. Nie, tutaj przy tym czołgu czegoś takiego nie ma. Nie podoba mi się jego wygląd. Znaczy, wiesz co, wygląd to jest typowa taka konstrukcja czołgów lekkich zwiadowczych z lat 50. bazowanych na podwoziach typu Chaffee i tym podobne. M41 Walker Bulldog. Albo może tak jak Goku napisał, że po prostu czołg jest dla mnie za dobry, a ja wolę szroty i to może też być prawda. Nie, ale świecę niszczyciele bez żadnego problemu. Ja też. Chłopaki są, może tak powiem, są zaskoczeni. Szczerzy, tak, bo tutaj oni nie są w stanie nic z tym zrobić, zwłaszcza z takim dużym niszczycielem, jakim jest Scorpion G. Dobrze, że ten equalizer cały czas we mnie bije, więc wiem, czego się spodziewać. Tak, to czasami te ludzie na artach tutaj mają taki duży problem ze zmienieniem skupienia, że człowiek jest przyzwyczajony, że to będzie do niego strzelać. Wiesz co, Goku, on chyba będzie, no Buraska wyświeciłem bez problemu, wydaje mi się, że on będzie gorszy. Jeżeli stoisz, to Borata będziesz odspotował.
Będzie w sensie gorszy, będzie większą zadrą w dupie niż buraskę. O, w ten sposób. Znaczy wiesz, tutaj nie musisz czekać na magazynek. Masz więcej ciągły ogień, który po zjechaniu, że tak powiem, można go na pewno zjechać niżej. Ty masz pewnie 4,9, ja mam 5,0 przeładunku. Powiem ci szczerze, że zaraz sprawdzę. Nie, ja mam więcej chyba, bo nie dałem dosyłki. Na wencie jadę. No 5, ja nie mam. 4 mam. Ja mam dosyłacz, nie mam wentylacji. Mam 5,0 równe. Jak tutaj skombinować jeszcze na zasadzie wentylacja, dosyłacz, no to już w ogóle byłoby... Ta prędkość pocisku byłaby fantastyczna. Znaczy, nie prędkość przeładunku, byłaby po prostu fantastyczna. Mhm. Mam nadzieję, że w kolejnej bitwie nas na dyszki polosuje, no ale tutaj 320 peny. 320 peny, więc to nie jest... No, będziesz miał większy problem, że po prostu będą ci łatwiej odspotowały czołgi. Cześć panowie, cześć Adrian, cześć Zbyszku. Witam kolejnych widzów. Właśnie testujemy nową zabaweczkę. No jutro trzeba będzie zrobić, jak się uda, gruzowisko. O, na Sycylii jesteś, no proszę. Dzięki za pozdrowienia. Nie mów, że tam nagrywacie kolejne 365 dni i że się załapałeś do obsady. Witaj, Mike. Dobra, wracam na kapał. Ale mnie działo zawiodło, ale mnie zastartował, nie? Okej, dziękuję. Ktoś mi uratował. Zleciał, dobra. Po tego heavyka się przejadę. KW4, Ferdinand. I KW4, więc to raczej zbyt daleko, chociaż już jest dość późne ta bitwa. Cześć, Pomano. Będzie. No, wiesz co, on, jak jedziesz nim, to masz takie wrażenie, że on jest mułowaty, ale on wcale nie jest mułowaty, bo na tym piaskowym, nie, czy na nie, miękkim nie. Tutaj miękkim podłożu rozpędza się w miarę, nie? Ja nim mam wrażenie, jakbym grał tym Trailblazerem, powiedzmy. No, to jest właśnie ten poziom mobilności. Trailblazer, niemiecki Leitsparpanzer, tak to się nazywa. To jest ten rodzaj mobilności, nie? Taki trochę kwadratowy, mało zwrotny. Ale w sumie i tak w większości przypadków prędkościowo będzie go tu właśnie odbijał Striker. Gdzie jest ten Ferdinand? Dobra, jest. O, jeszcze prawie że pełny. Zobacz, z jakiej odległości go odspotujesz. Ktoś mi właśnie napisał, chyba z przeciwnej drużyny, miłą wiadomość. Report cheater, tak? No, mniej więcej coś takiego. No, czyli standard. O, skaszaniłem strzał. No i dobra. No ja mam fazę na niszczarki, powiem ci, zastanawiam się nad tym czołgiem. No masz, zobacz, jakie wyniki mamy, nie? I ja mam załogę taką dość dupną. A ja ani razu się na przykład nie zestresowałem robieniem tego wyniku. Nie, jeszcze nie. Kilka strzałów skaszaniłem, coś ja też, zepsułem parę strzałów. Dobra, ale o, to artyleria, byliśmy... artyleria z przeciwnej drużyny mnie tutaj wyzywa, że tak powiem, w wiadomościach. Ten equalizer? Nie, ta liniowa. Aha. No, shit happens. Cześć Marcinie, również pozdrawiam Płońsk. No, ciekawy czołg. Zagramy jeszcze jedną. Czyli może to będzie maszyna, którą będę grał na Gowina. Będę grał, ale się nie cieszył. No. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że to będzie jedna z tych maszyn, które po prostu kupię nawet, nie? Mhm. Mimo wysokiej ceny. Rzadko to robię, bardzo rzadko kupuję cokolwiek, a jeżeli już, to bardziej się tam rozdaję. Tylko straszny centuś się ostatnio robię w tym w wocie. Im więcej mam złota, tym bardziej się robi oszczędnie. Ja też tak mam. O, też mam tak dziesiątki, jak ktoś tutaj wołał o dziesiątki. Co prawda też mapa nam bardzo sprzyja, bo to jest taka mapa, gdzie się ludzie mało ruszają. Dobra, zagram full gold tą bitwę, zobaczymy jak to będzie. Znaczy, patrząc na przeciwnika, nie ma sensu grać full gold. Mówisz, żeby na podstawie? No, tylko na E3 będziesz potrzebował golda, że tak powiem. Jeżeli tylko trafisz od frontu mojego boku, to już nie. Cześć Jacy. Tak w ogóle zachęcam wszystkich widzów do oceny dzisiejszego materiału. Łapka w górę bądź w dół, to zależy tylko i wyłącznie od was. Jest prośba taka, jeżeli ktoś chce zagrać o czołg,
Wymogi są niewielkie. Jedyne, co musicie zrobić, to wpisać w komentarzu pod dzisiejszym Q&A z chwilą, jak się zakończy, hashtag Kwiatos i jeden z widzów zostanie nagrodzony czołgiem E25. Karaluchy rozdajesz? Tak, tak. Właśnie chcę, żeby ktoś zgarnął E25. Wyniki zwycięzcę podam jutro dla obu platform, zarówno dla Xboxa, jak i PS-a, bo to jest z puli właśnie CCK. Więc pamiętajcie, hashtag Kwiatos w komentarzu pod dzisiejszym Q&A i wyniki będą podane. Oj, komuś jutro. Nie poszło Artom, stwierdziła, że się zabija. No może losowanie się nie spodobało, tak też mogło być. Znaczy, wiesz co, powiem ci szczerze, to już nie przesadzajmy, bo Arta, jakakolwiek, powinna się nawet cieszyć, dwa tiery niższa tak, na tak. tej mapie, ma bardzo fajne losowanie. Dobra, ja na razie się do przodu nie pcham, chociaż wszyscy jadą tą stroną, to może i... Tak, raczej tam ci chyba napiali pojechali stronę. Na zamek, te. Co, jakbyśmy się pozbyli tych lightów, albo trzymali je tam, to ja zrobię... A nie, nie mam tutaj takiego wsparcia, okej. Okay. Ale mu Arta przydzwoniła. 6 HP jest zostawił. Jak Tiger. Jest jak Tiger, który stoi tak, że jesteśmy w stanie go przebijać hitami. Boom, raz. Już zwiał. Te lighty to tu jeszcze siedzą, te. Druga strona nasza jest praktycznie, że pusta. T30 się utopiła, nice. No to jest, wiesz co, duży problem tej mapy, że ludzie tutaj, nie wiem dlaczego, grają w taki zimny sposób. Bo, że przebiłem 50 TP w front wieży z hita, no bo przecież... Nie chciałbym się wydawać w walkę z lightami z jednej prostej przyczyny. Mobilność tego czołgu nie jest wystarczająca, żeby się tak w to nie, bawić. Nie, 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 z lightami to nie ma sensu najmniejszego. Oj, kurwa. Za odważnie wyjechałem i zaraz pożałuję tego. Jest kolejny minus tego czołgu i minusem tego czołgu jest także depresja przez tył. Czyli jak uciekacie, to nie będzie to przyjemne. Mhm. No, powiem ci, Adrian, że ciekawa maszynka, ciekawa. Cześć, Sulo, witaj. Wiesz, ciekawa. Na ten moment to jest bardzo OP według mnie. Nie chciałem tego w ciemno, mówić. W ciemno trafiłem Bulldoga. Bo on tam kampił sobie chyba radośnie. Nie, był w jeździe. No to ładnie. No, ale no, jeżeli ruszasz się, wiesz, to też jest tak, jeżeli ruszasz się lightem w jakimś jednym określonym kierunku, no to można cię tak wyhaczyć. Tak? Wiesz, tutaj jest też dużo pocisków, więc możesz sobie tak mega ryzykować, jak chodzi o strzelanie. Oj. Spróbuję tą drugą stronę pchnąć trochę bardziej odważnie. Zobaczymy, jak się... Znaczy, no wiesz, to jest niszczyciel. To jest jedna zasada. Niszczyciele czują się bardzo dobrze w obronie, nie czują się dobrze w ataku. A ja zrobię takim, że zobaczę, czy uda mi się zebrać trochę punktu ze spota. No ja podobnie chcę właśnie zrobić. No ja już spotuję ich tutaj ze środka, tylko stąd chyba nie mogę zbytnio strzelać. Sulek, oj. Na razie gramy drugą bitwę. Czy jest wart swojej ceny? No ja na razie się nie wypowiem tu. Wiesz co, ja stawiam, na ten moment stawiam, że jest. Ale z taką penetracją... No tak, on będzie na siebie zarabiał, bo okej, okay, on ma niską alfę, bo to jest ten minus, że ten czołg ma jednak niską alfę. Ma niską alfę, okej, okay. Czyli teoretycznie zarobki nie będą jakieś wybitne, bo to niska alfa. O, Batchat miał. Dopiero Batchat wyjeżdżając mnie outspotował w tym miejscu. Wieża mi się zepsuła. Tak, ja też dostałem strzał w kadłub i od razu pierwsze co no to, poszło, nie to no, wieżę. Bądźmy szczerzy, ten czołg będzie bardzo delikatny, jeżeli chodzi o
zbieranie uszkodzeń, bo nie ma absolutnie żadnego pancerza, nie? Czy są to pałki, ale kolorku w jakim sensie do zgarnięcia? U mnie? Zawsze. Zepsułem ten strzał. Ja nie wiem, czy jeszcze załogi bym sobie nie mógł tam dopasować bardziej, bo nie wiem, czy tu mam tłumik, wiesz? Tak naprawdę. Musi odpowiedzieć jakoś. A, splashem nie sięgnął. No tak, no to tutaj nawet nie musi to być splash, to będziesz składał się od zaraz każdego. Zaraz kolorku tak sprawdzę, jak tylko będziemy każdej. Wrócimy do garażu, to zaraz zobaczymy, czy są. Od każdej, że tak powiem. Jeszcze wrzucę, wiesz co, wrzucę jeszcze na niego swoją załogę z obiekta 416. No ogólnie im bardziej załoga będzie wyspecjalizowana w... I wtedy zobaczymy jeszcze, jak ten czołg się będzie spisywał. W kamuflażu, to wiesz, to będzie lepiej, nie? Mhm. Bo na no, 416 to już naprawdę wszystko podkręciłem pod kamo i pod spota. Powiem ci tak, na ten moment blokuje mnie bardzo mocno Batchat, który gdzieś tutaj krąży. Tak, on na tym zamku siedzi. I nie mogę z nim nic, że tak powiem, z tym zrobić, więc chwila, że tak powiem, emocjonującego gameplayu, kiedy będę się kręcił jak gówno w przeręblu. Tylko się nie utop. Znam takich, co się potrafią we dwóch od razu na moście rozwalić i utopić. To wyższy poziom wtajemniczenia. Zobaczmy, jak sobie Light radzi z tymi dwoma czołgami. O, odbiłem się od... ale to jakieś zimne trafienie raczej było. Batchata masz na ich kapie. Właśnie zmierza na drugą stronę. A nasz Heavik, co jest za Heavik? Aha, Heavik nasz nie gra, to nawet nie masz co na niego liczyć. Ja, wiesz co, to jest jakiś gościu, który, ja już wcześniej zauważyłem, on gra bardzo dziwnie. Znaczy, to jest przegrana, bo ja nie jestem w stanie tego tak jakoś wykierować przez tego Batchata. Jakby tego Batchata nie było, to może jeszcze, ale przez tego Batchata, gdzie ja nie mam po prostu nawet mobilności, żeby zbytnio przed nim uciec, no jeszcze się odbijam od tej trójki zamiast ją zabić. I te 32 już do piachu poszedł. No nie obronię artylerii w żaden sposób przed tym, przed tymi dwoma medami, które tu jadą, nie? 290 HP, którykolwiek mi trafi, to się składam. Już na ten moment artylerie muszą uciekać, a ja, o właśnie, Sturmtiger tutaj poszedł spać. Nie, źle jeszcze ich porobisz. No. Ważne, żarty nie ma. No, już nie. Bat mnie przyceluje, bat. Tak. Nie, cheezer jeszcze z tyłu. Nie dało się tego wyciągnąć, bo miałem czołgi, które mnie outspotują na mapie, nie? Mhm. Dobra, zaczekamy chwilę, przerzucimy jeszcze, przerzucę aby tą załogę, jeszcze jedną bitewkę pykniemy i później wracamy już do pozostałej zawartości. Dużo nie ma, to akurat szybko pójdzie. Dużo nas trzaskałeś? 5 łączonego? To ładnie, a troszeczkę mniej. Jakoś, tak. Przynajmniej na tej dopałce trochę sobie pozarabiam. No i wystarczyło, żeby być na czwartym miejscu. Pięć. No właśnie, Goku no, tak ale zrobi. To wiesz, ale zobacz, to jest to te 32, w które ja wjechałem na początku bitwy, bo stało na środku mapy. Dobra, gdzie jest ta moja 416? Na 416 zbiłem na 183. To przerzucę tego załoganta właśnie na niego. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest dowódca. Zmienię dowódcę. Dobra. Na 212 zszedłem. 484 mam spota. Ile masz? 484, ja mam 473. To masz jakieś inne wyposażenie, czy moja załoga ma inne? Wiesz co, mam optykę, wentę i siatę z wyposażenia.
No to dlatego, bo ja mam dosyłacz, a ty masz wentylację. To stąd wynika ta różnica. Dobra, i teraz polecimy ostatnią bitewkę i przechodzimy do pozostałej zawartości. Zobaczymy, jak się teraz sprawdzi. Chociaż teraz pewnie dostanę od kwadrata albo zlecę z górki i tyle będzie z tego sprawdzania. No ale. Znaczy, no wiesz, no tutaj największą tak naprawdę minusem to są mapy miejskie, które możesz spotkać, bo tutaj nie wykorzystasz tego kama jakoś wybitnie. To fakt. To jeszcze Też taka przypominam. sobie, szczerze mówiąc, też taka sobie mapa, jeżeli chodzi o. A przynajmniej dychy mamy. To jest dobra wiadomość. No to jest dobre do testowania, nie? O, jakiś twój. O, Smurf na topce u nas. O, no to dobrze. No Chiefie, on lubi tego Chiefa. Dobra, pamiętajcie, jeżeli ktoś chce zgarnąć E25, to po dzisiejszym Q&A napiszcie w komentarzu hashtag Kwiatos i to wszystko. I jutro No, ogłoszę zwycięzcę. mam takie wrażenie, że ten czołg jest obrzydliwie OP w pewnych momentach. Oczywiście, jak trafi na małą mapę, to nie będzie tak działało, ale na mapach otwartych, no to nie jest otwarta mapa, to jest bardzo korytarzowa mapa jak tutaj, będzie czołgiem naprawdę, naprawdę irytująco mocnym. Już biją na ślepo. Nie biją na ślepo, tylko dlaczego? Rada dla wszystkich. Jeżeli jesteście czołgiem, który nie ma camo, nie stawajcie za czołgiem, który ma camo, bo właśnie przez susto dostałem damage. A to też jest częsta moda, zauważyłem. No. O, 70 HP mam. Po susto właśnie zrobi mi takie myki. Karnawał na gęsi jak coś. Dobra, naprawił się, No ja nieważne. nic tu nie zrobię, bo nie mam. Znaczy, jestem co chwilę spotowany w ten sposób. I tu jest T5-4 w tym miejscu, które trochę trzyma mnie w szachu, wiesz? Nie wiem, czy ten med jeszcze tam siedzi w Które spamuje. dole. Siedzi i spamuje tym. Spamuje ślepakami to miejsce. O, odbiłem się. Karnawał nie wytrzymał napięcia. Postanowił się zabić. Odbił. Dobra, 2,7,7 go skończył. Tu też jest tak, że my strzelamy na dużą odległość. Tutaj te nasze pepeki są okej, ale to już jest też duża odległość, nie? Cześć starszy, nie masz za co przepraszać. Ważne, że jesteś. Nie każdy ma czas, żeby punkt 17 być. Dobra, tego T28 zaraz nie będzie. Patrz na to, Tiger Shark na topie. Tiger Shark tam siedzi. O. Dobra, przepy chyba u nas trochę trzeszczy. A nie, chłopaki sobie tam widzę radzą. Patrz, Saszka na dole. A jeszcze tutaj Light zmasakruje zapewne. Sosus to jeden miał burzaka załadowanego. Przyda się tu wsparcie, bo już powoli nas będą cisnąć. Widzę, co się dzieje. No ale mam 70 HP, więc nie chcę tak ryzykować bycia wyspotowanym zbytnio. Tam E5 jeszcze dalej siedzi. Potrzebujemy tylko, żeby ten med, który tutaj jest, po prostu trzymał ich i podświetlał. Nic więcej. Zatrzymamy ich, mam wystarczająco dużo DPM-u.
Kurde, żeby to maszynę chciałem na zrobić. gęsi złapać, ale się nie udało. Dobra. O, wyświecił mnie CS. T-54 nam wyjedzie zaraz na plecy, bo tamta flanka nie pilnuje czołgów, które są Bo, Boże, nie wiem, czy ktoś widział mój strzał, ale strzeliłem, powiem wam szczerze, z R1 do T5, do E5 i go przebiłem we frontową płytą, no, z hita. Już co, tego T-54 spróbuję skończyć. Już się pospieszyłem z tym strzałem, mogłem poczekać. No jak go widzisz, to nie raszuj taki strzał, bo on jest tam trochę utknięty. Nie ma go. No właśnie. Dobra. Oj, 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 Progetto na środku. Dobra, zajmę się nim. Jesteś jeszcze... A, zdjął cię, cholera. No zdjął mnie, miałem 17 HP, bo mnie ten susto stawał za mną i mnie, że tak powiem, spotowało mnie to. No ale to jest wygrana, bo oni są zamknięci na jednym terenie, o ile oczywiście trafisz w tego Progetto. Ale błąd popełnił ten... Teraz ten CS-ik się na niego rzuci. Tak, i go skończy. Musisz tego CS-a skończyć, jak jest na dole. Pracuję nad tym. A, to jeszcze jest type, okej. Okay. Ile type ma HP? Type jest chyba pełny, tak. Pełny, okej, okay, to wygramy. Jeżeli type jest pełny, po prostu za dużo, tylko nie zgin. Za dużo nie, czasu zajmie, że tak powiem, zabicie go. No i został FV na strzał i ewentualnie 5 na 2. Mhm. Nie ma. I piątka tam siedzi pewnie cały czas za rogiem. Jest. Dobra, jadę po nią. O, mam no, 2,5. Bardzo mocny jest ten niszczyciel, bardzo mocny. Nie wygrasz z nim takiego pojedynku, wiesz o tym. No zobaczymy. Zginiesz. Zginiesz to moje drugie imię. No zginiesz, jeżeli ona tylko się odwróci i to cię... No. I ty się przeładujesz, oddasz jeszcze jeden strzał, nie zdążysz go... zabić. A, właśnie. Mówiłem? Kontowałem się, źle się skontowałem. Do oceny, źle się skontowałem, to jest wszystko to... Tak. No. Na podstawie by mnie nie przebił. No dobra, no. Trochę nim pojeździliśmy. Strasznie mocny czołg, ale to no tak. Strasznie mocny czołg. Powiedz mi teraz takie pytanie, co według ciebie jest mocniejsze? Taran czy to? Jak oceniasz? Tier by tier? Mhm. To. To. 10, ma więcej 900. Zalet niż Taranu. Taranu największą zaletą jest to, że on absolutnie nie musi celować i będzie wszystko przebijał. Mhm. Ale Taran też jest duży. To kamo okej, jak stoi, to jeszcze jest jako takie, ale jak już zaczyna się ruszać, to jest takie sobie. Dobra, więc... najdroższa paczka 16450, ale tutaj nie ma co tego brać pod uwagę. Bo tutaj nie. Mamy pełno śmieci, że tak powiem, dorzuconych. Szczerze wam powiem, najbardziej opłacalna paczka jest ta najtańsza. Plus kupienie sobie, jeżeli ktoś chce skina, osobno skina z zakładki wygląda. Tak, bo to i tak zmieścimy się w 14 tysiach. Ile ten skin kosztuje? Poczekaj. Trójkę tak, czy dwójkę? Trójkę. No masz 13900 wyjdziesz. Tak. To jest dokładnie ten sam skin, co mamy na CW, ile dobrze pamiętam. Jeszcze raz rzucę okiem wygląd. A nie, troszeczkę się różni, bo na CW to mamy tą maszynkę z tym, że tam ma z przodu, tak, właśnie, tą gąsienicę jeszcze. No, trochę się różnią, dobra. Czyli jednak jest różnica. No, zanim podejmę decyzję o zakupie, ile on może być dostępny w sprzedaży? Pewnie 2 tygodnie, tak na oko, nie? Mhm. No, mamy go na wypożyczenie, to jest ten komfort, że można sobie pozwolić na potestowanie go. Jeszcze jutro zrobię o nim gruzowisko, gdzie przez godzinę pogram tym czołgiem, bo też
Wiesz, nie chcę wywalać 10 tysięcy, powiedzmy, na maszynę, po którą rzadko kiedy będę sięgał, tak? I tylko wyłącznie w tych kategoriach do tego podchodzę. Ale jeżeli ktoś by chciał mieć dobrą premkę na 8 tierze, no to. Pokuszę się o stwierdzenie top 3 na pewno na ten moment. To tak, to cena nie jest jakaś tragiczna. Bardzo mocna premka. Za, Bardzo mocna oczywiście, premka. oczywiście cena jest bardzo wysoka, bo tutaj się z tym zgodzę, ale za jakość, którą prezentuje ten czołg, to jest cena bardzo okej. No zdecydowanie bardziej się ta maszyna opłaca niż Kaliban, bo Kaliban No tak, no jest tutaj trudny w grze. nie ma co. Więc jeżeli mamy porównywać Kalibana, też w końcu nie kupiłem, bo mi było szkoda hajsu, ale to już prędzej ten NM116, zdecydowanie bardziej uniwersalna maszyna w grze, nie jest taka wymagająca jak Kaliban. Zresztą co tu porównywać? Tu nie ma No porównania. nie, no porównujesz Panzerjägera, który aspiruje do bycia najlepszym czołgiem ósmego tieru, do Kalibana, który bije się o to, żeby nie być najgorszym. Nie, ale wiesz, chodzi mi o to, że mamy dwie maszyny w podobnej cenie. Bardziej o to mi chodzi w tych kategoriach. No to nie, no to cena tutaj to jest, wiesz, tak jak, nie wiem, chcesz jeść kawior albo, nie wiem, papryka szczecińska, to jest mniej więcej taka różnica, nie? Chodzi bez przesady. No dobra, słuchaj, to skoro już jesteśmy na czołgach II wojny światowej, to możemy po kolei pojechać z omówieniem. I później zrobimy, bo jestem w sklepie właśnie teraz, i później zrobimy, no z zimnej wojny mamy tylko jedną maszynę, Leopard VT2, więc możemy przejść do czołgów II wojny światowej, a na koniec machniemy sobie operację. W wielkich oszczędnościach mam 112 za 6250, czołg premium 8 tieru, Nie, nie dysponuję tą absolutnie nie. maszyną. Absolutnie nie. Gruz jakich mało. Wylatuje w powietrze. Działo ma średnie. Znaczy nie hity ma bodajże dobre, z tego co każe. Ale no te czołgi nie są już dobre, bądźmy szczerzy. No 112 powinieneś mieć, S1 jeszcze będzie i Scorpion G w ofertach osobistych. No jeszcze tamtych nie mam odblokowanych, 112, ale podstawą 112 ten wariant bez malowania, inaczej, wariant z malowaniem to jest Alpine Tiger, nie? O ile dobrze pamiętam. Tak, chyba tak. Dobra. Czyli mówisz, że za 6250 nie opłaca się Nie, brać. ogólnie powiem tak, że ogólnie czołgów ciężkich na ten moment się nie opłaca wybitnie brać. No, w mecie się nie sprawdzają. Dalej mam Starka STRV S1 za 6160. Fajny czołg, ale bardzo sytuacyjny na tych sytuacji, w których on jest dobry, jest bardzo mało. Na pewno lepszy niż liniowy UD03, ale nadal w sytuacji, w której będziecie mogli z niego skorzystać w miarę dobrze, w miarę przyjemnie, jest bardzo mało się zdarza w ogóle. Więc też bym ci powiedział, że nie. Dzięki Kozo za poprawkę. To jest WZ111, to jest Alpine Tiger, nie ten, ale O. to Koza tutaj czuwa i od razu prostuje jakieś pomyłki. Dalej, co mamy jeszcze? Promocja tygodnia T32A Proto. Czołg, którego na ten moment jedynym plusem jest to, że zarabia free expa trochę szybciej niż wszystkie inne czołgi. A tak naprawdę dostajemy trzypociskowy magazynek, którego działo jest bardzo przeciętne w porywach, co najwyżej, który jest stokową wersją T32. I każdy, kto grał linią T32, czy to jest linia do E5, czołgów ciężkich amerykańskich, wie, że stokowy T32 jest nie do przeżycia. Oj, ciężka maszyna była. Mi się tym czołgiem gra przyjemnie, ale on w żaden sposób nie jest dobry. Ten magazynek ma bardzo fajny przeładunek. To jest fakt, że tutaj nie ma takiej tragedii, ale to nie jest dobry czołg na ten moment. Czyli można go sobie odpuścić. Tak, znaczy cena jest bardzo fajna, nie? To czy cena tutaj go trochę ratuje? Może, ale to nie powiedziałbym, że to jest czołg, którym będziecie się dobrze bawić w każdej sytuacji, że tak powiem, na każdej mapie i tak dalej. Kolejna paczka opancerzenia awanturnicy i ta paczka jakiś czas temu było, bo pamiętam, że był Excelsior i Absolution, dokładnie w tym samym chyba nawet zestawie. O Absolution powiedzieliśmy już wiele. Z chwilą wejścia ten czołg był mega, mega dobry, a teraz, ziomek, zaraz przejdziemy i do Leoparda jeszcze. A teraz, no nadal jest dobrą maszynką, ale też nim nie grałem ile, z pół roku, jak nie Wiesz więcej. co, ja ci powiem tak, no, nadal ten nie jest dobrą maszyną. No, teraz powiem, że nie jest.
Nadal ten pancerz jest taki, że w sumie nikt nie do końca wie, jak go dobrze przebijać regularnie, oprócz tego wielkiego włazu na dachu, tak naprawdę, bo on będzie gdzieś tam rykoszetował. I tak, on jest dobry, jeżeli trafisz na top tier i będziesz mógł się tam znęcać nad piątkami i czwórkami, to tak. Trafiając na ósemki, to ci powiem, opowiem ci sytuację, którą miałem ostatnio. Grałem jakimś czołgiem ciężkim, to sobie po prostu stanąłem przed nim, on do mnie strzelał na premium, a ja się odwróciłem i strzelałem do jego kolegów. I on nadal mnie nie przebijał. No to powiem ci, że ja miałem lepsze wspomnienia właśnie związane z Absolution i Znaczy nie, bo on ma 221 mm penetracji i to jest wszystko fajnie, ale on jest na ten moment bardzo przeciętny. Poza tym jest ta druga sprawa. Wszyscy już go mają. No tak, to też On był chyba prawda. ze 4 razy już w eventach do wygrania, sezonach i tak dalej, i tak dalej. No tak, dużo graczy też już zna tą maszynę na wylot, wie jak z tym walczyć i żadnej niespodzianki nie ma. Son Goku, on do siódemek da radę, jeżeli stoi z tyłu i kampi, czyli nie gra roli czołgu ciężkiego. Bo wyjeżdża Dreadnought i go składa na strzała. A Excelsior? A Excelsior, wiesz co, bądźmy szczerzy, to jest piątka, nie? Tutaj jest bardzo ciężko cokolwiek ciężko powiedzieć. To jest działo, które robi piu-piu i czołg, który jeździ przed siebie. Jest nawet szybki. To jest taka różnica, że to jest czołg konstrukcji a la Churchill, ale jest dużo szybszy. Więc z tego, co pamiętam, jak ostatnio go spotkałem, to nawet coś tam odbije. To działo jest zabójcze, bo to działo ma naprawdę całkiem niezłe penetracje na premium i dość szybko strzela. Sporo HP jak na tamten tier też, ale no, ciężko mi jest powiedzieć na temat piątek, gdzie ja nie gram piątek jakoś wybitnie i powiedzmy na piątkach spędzam maksymalnie 10 gier i zwykle jestem już wyżej, więc. Ja właśnie pamiętam, że celność u niego nie jest jakaś wybitna 0,39, no ale tak, to jest plujka, no i pancerz potwierdzam, tutaj potrafi coś odbić. Powiem ci, że cena ogólnie, jeżeli ktoś by nie miał tych dwóch czołgów, No to ta scena jest okej, okay, tak? 3850 to jest cena jak Tyle bym najbardziej w zapłacił. porządku, tak, za Tak. takie dwie maszynki można się pokusić o Son wydatek Goku, tego jeszcze jest rzędu. drugi tutaj problem na siódemkach, który wynika, to już taka dyskusja trochę z Son Goku na temat Absolution na siódemkach luźno. No, polecam walkę Absolutionem z lightami. Okej, okay, one ci będą co drugi, co trzeci chcą przebijać, ale ty na pewno nie nadążysz obracać za nimi, bo co jak co, ale Absolution to jest chyba największa łódka w grze, jak chodzi o skręcanie jakkolwiek w bok. Więc no raczej będziesz tutaj tłuczony przez wszystko, co jest szybsze, a na siódemkach absolutnie 90% może czołgów będzie od ciebie szybszych. Wracając, ziomek, do twojego pytania, czy warto kupić Leoparda VT2 za te 6450? Według mnie nie warto. A to z tego prostego powodu, że jeżeli grałeś w miarę regularnie, czy nawet skończysz ten sezon, dostaniesz Magacha 5 i możesz mieć w swoich zbiorach m.in. FVA 4211 czy Leoparda 1A1 i te maszyny w zupełności wystarczą do zarabiania, a VT2 nie jest jakiś szczególnie według mnie rewelacyjny. Trochę ten czołg swojego czasu potestowałem, ale nie, że tak powiem, nie wyróżnia. Oprócz tego wzmocnienia opancerzenia tej wieży, niczym szczególnym To jest się nie CW, wyróżniał. to wzmocnienie pancerza wieży absolutnie nic nie daje i jest tak samo przebijany przez wszystko inne, więc. Wiesz co, mam wrażenie, że nawet się to sprawdzało, ale był dla mnie trochę zbyt mułowaty w porównaniu z tym Leopardem, którego zgarnęliśmy wtedy za event. I nie był jakiś taki wybitny komfort z grania tą maszyną. Ile tu mamy? Konie 830, niby 6520 jedziemy, ale no, mnie osobiście jakoś nie zachwycił i wolę zdecydowanie Leoparda 1A1. Ten czołg mi się o wiele bardziej podoba i wolę grać nim. Niby takie same parametry, ale mam wrażenie, że ta maszyna jest zdecydowanie przyjemniejsza jakaś taka w grze. Ale to są moje osobiste preferencje, na to nie zważajcie. No tak, jeżeli masz dwa czołgi, weźmy tutaj tego Leoparda, to jest, kurde, nie pamiętam, który do końca, czekaj, Leo, który to jest tam numerek, bo te numerki, to jest Mówisz mnóstwo, o jak chodzi o Leo, premce? tak, 1A1, Jeden tak, a jeden. i weźmiemy VT, to jeżeli VT pancerz w sumie tak sobie działa i 1A1 też tak sobie działa, może 1A1 jest trochę bardziej wrażliwy, to twoją jedną obroną jest szybkość, a tam VT nie daje rady, więc
Cena może i jest ok, ale czy ten czołg się sprawuje jakoś wybitnie, tutaj bym bardzo, że tak powiem, powątpiewał. No już ten Magach 5 według mnie, którego za friko zgarniesz, będzie lepszym wyborem, a jak chcesz na coś wydać golda, to kup No sobie. nie, ten Magach też nie jest jakiś wybitny, Tak, bądźmy ale szczerzy. wiesz co, jak ma wydawać złoto, to już lepiej niech sobie oszczędzi na tego Panzerjagera, na No, 8, na WW2. wiesz, no to też jest tak, że nie wszyscy chcą grać w WW2, no to wiesz. Zgadzam się, ale no, według mnie jest większa pula czołgów do wyboru z CW niż koniecznie ten VT2. Co do nagród miesięcznych bierać, dobrze mówisz, że tutaj jest bóg, który Wargaming na ten moment próbuje rozwiązać. I nie martw się, wszystkie punkty, które zdobyłeś, ani zostaną niczym, zostaną ci zwrócone, więc. Właśnie, a nie powinny nam teraz spaść już jakoś te nagrody? Czy one już No powpadały? tak, co się z nimi. Są zbugowane w ten sposób i będzie pewnie opóźnienie, jeżeli chodzi o to. No tak, bo to kojarzy mi się, że coś koło piątego powinny chyba jakoś wchodzić, a już mamy szósty i coś nie, ich nie widać. Jeżeli chodzi o kontrakty, to dali nam Deadbolta, czołg piątego tieru, najemnik. Czekajcie, jeszcze wam go pokażę. Wygląd ma taki, kurde. Tu się coś sypnęło. To nie jest na podstawie, nie, tak, ARL-a chyba, nie? Taki dość wysoki. Wygląda, powiedzieć dziwnie, to jakby nic nie powiedzieć, no ale jest jaki jest, bez szczególnej rewelacji. Trochę tym czołgiem pograłem, ale no, piąte tiery to jakoś tak nie siedzi się tam, przynajmniej od dłuższego czasu nie grałem tam na serio, więc o tej maszynie za wiele wam nie powiem. Faktem jest, że jest. Jeżeli ktoś ma, no to można kontrakt sobie zrobić, żeby dostać za to zwrot. Jeżeli chodzi o operację, no to tak jak mówiłeś, co mamy jeszcze tutaj? Długodystansowy jest klasyka, każdy wie, o co chodzi. No to tak, na ten moment premium bonus dla BMP polskiej, o tu się nawet dwa widzę nałożyły, ale ten z tego tygodnia to jest BMP linia do KW4, jeżeli chodzi o radzieckie ciężkie na WW2 i linia do E4, jeżeli chodzi o, tutaj to są niszczyciele amerykańskie, zdobycz Skorpiona 115 tysięcy expa w przeciągu 30 dni. I mamy Skorpiona, nie Skorpiona G, tylko Skorpiona, czyli wersję niepomalowaną. I w ciągu 6 dni następnych 5 razy w top 5, nie, 30 razy w top 5 i dostajemy załoganta 3D tego strażaka Harvey, jakoś tam się nazywał. No to I jest to jest tak naprawdę szyperkowy tyle. załogant chyba, o ile dobrze pamiętam, więc nie jest źle. Aż Tak mi się zaraz wydaje, że to jest podejrzę. superkowy. Rekrutuj dowódcę. Tak, on 3300 normalnie kosztuje. Jeszcze, czy w sklepie coś jeszcze mamy w ofertach specjalnych? 20 Mustery do wzmocnień. srebra, tak, Są w które mają bardzo przecenie. dobrą cenę. Tak, to jest bardzo dobra cena za to. Dalej pozostają skiny z tamtego tygodnia. No i w sumie to będzie wsio. W sumie nic więcej innego nie ma. No i czołg miesiąca, tak jak było mówione wcześniej na Minutemen. live'ie, Minutemen T29, 34 zł. Do tego dostajemy 805 golda, 850 golda, 3 dni konta premium, no i 10 dopałek do srebra. Konto premium, cena jest normalna, nie ma zniżek. Wymienić zasoby nadal nie możemy. Po korzystniejszym kursie mamy 25. No w kartach nie mam już kart mitologicznych, ale wielka strata. Wow, co to będzie? No i to by było chyba na dzisiaj tyle. Dzięki wielkie Ernesto za to. I przypominam, pod dzisiejszym Q&A napiszcie w komentarzu hashtag Kwiatos, tylko nie słownie hashtag, tylko symbol i Kwiatos. I spośród tych, którzy zostają dzisiaj komentarz, rozlosuję jeden egzemplarz E25, czyli niszczyciel czołgów siódmego tieru niemiecki. Jeszcze, żeby nie było wątpliwości, który to pokażę. Więc jeżeli ktoś nie ma, a chciałby go mieć, no to zapraszam do udziału. I postaram się, żeby teraz było tak w każdym Q&A jakaś fajna nagroda do zgarnięcia. Dobrze, chyba nic nie pominęliśmy. Nie, no bądźmy szczerzy, no to jest taki. Ja liczyłem na to, że będzie się działo więcej, ale chyba powoli gdzieś tam zbliżamy się do jakiegoś większego update'u i dlatego też tak jest cienko od kilku tygodni, jeżeli chodzi o nowy content. Więc tu raczej niewiele się zmienia, nie? Jutro spodziewajcie się, że będzie gruzowisko związane No z to wprowadzeniem. musisz zmienić nazwę, bo to nie będzie gruzowisko z tym czołgiem.
No tak, no znaczy on się akurat będzie wyłamywał z ram tego cyklu. Jutro go sobie jeszcze dokładnie potestujemy. To sobie przy okazji pozarabiam trochę pieniążków, bo u mnie zawsze, jak wiesz, z tym jest tak sobie. Ale o której godzinie nie jestem w stanie wam powiedzieć. Wiecie, już moja córcia dzisiaj o 9:35 skończyła pierwszy tydzień. Sypiam mało, bądź wcale. I jakoś spróbuję wam ten materiał Son przygotować. Goku w Pansja Garze 1250 i 975 bodajże. Już Czyli patrzę. całkiem znośnie, całkiem okej, jak chodzi na hity i tutaj są APCR-y na premium. Znaczy na podstawie. Dobra, hity premium, no i odłamkowo burzące jako trzecie. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dziękuję wam za udział. Zachęcam jeszcze raz do oceny dzisiejszego materiału, łapka w górę bądź w dół. Kto ma ochotę, również może kanał wesprzeć bądź zasubskrybować. Maciej, tobie dziękuję za kolejny odcinek. Nie ma sprawy. Słyszymy się już za tydzień. Życzę wam spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Hej. Cześć wszystkim.